Cześć! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku serii Yamaha bez tajemnic, w którym to otwieram przed Wami tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha i staję się dla Was ten poradnik istnym kompendium wiedzy na Wasze problemy i pytania. Nie tak jak w instrukcjach producentów, którzy pisali to dość technicznym językiem i nie każdy to dobrze rozumie. Zresztą przyjeżdżacie do mnie, dzwonicie i mówicie: Jurek, te Twoje filmy naprawdę pomagają. I bardzo się z tego cieszę. Cieszę się również, że kanał Akademii Keyboardu został objęty automatycznymi transkrypcjami, czy też tłumaczeniem tego, co mówię, i generowaniem z tego napisów, przez co użytkownicy z różnych części świata mogą przetłumaczyć to, co mówię, na swój język, a na pewno na język angielski, bo to już sprawdziłem. Wystarczy ode mnie tylko małe kliknięcie w ustawieniach filmu i te napisy się generują, przez co nasz kanał zaczyna mieć naprawdę fajne zasięgi, nie tylko w naszym małym tak naprawdę na globie państwie. Dzisiejszy odcinek będzie o ciekawostkach brzmień instrumentach marki Yamaha, o brzmieniach prawej ręki, szczególnie o których być może nie wiedzieliście. Odpowiemy sobie też na jeden problemik i będzie to dodatkowy odcinek, rozwinięcie tak naprawdę treści z odcinka numer bodajże 19 o brzmieniach Super Articulation i Super Articulation 2, o tym jak na nich grać, tam było w tamtym odcinku, a tutaj jeszcze powiemy sobie o nowych ikonkach graficznych, które pojawiły się w Genosie 1 i Genosie 2. Niemniej jednak ten odcinek będzie przydatny wszystkim użytkownikom instrumentów marki Yamaha, którzy mają brzmienia Super Articulation 1, Super Articulation 2 i nowy interfejs również, więc serię Tyros, serię S, SX i Genos. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, a Ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Pierwszy temat i problem, z którym się spotkałem i odpowiadam Wam na to pytanie, to jakieś komentarze typu, że instrument się zawiesza i nie wczytuje brzmień z danych kategorii po przejściu na przykład do kategorii organ. On nie wczytuje organ, spójrzcie sobie, jesteśmy na barwie pianina, mamy Rock Grand. Prawda? Wejdziemy sobie w kategorię organ i spodziewamy się, że instrument nam wybierze domyślnie, jak to Yamaha, organy, a tu jesteśmy dalej. Prawda? I teraz jest tak, ten problem dotyczy głównie użytkowników, którzy kupili na przykład instrument używany z rynku, gdzie ktoś coś poprzestawia i mają problem, bo w Tyrosach na przykład poprzednich automatycznie wczytywały się barwy. Tutaj też adnotacja do tego, że w Genosach i w SX-ach mamy kółeczko Dial i tam automatycznie chłopakom zmieniały się midiki, a w Tyrosach trzeba było potwierdzić enterem, tutaj też teraz można. To jest dokładnie taka sama kwestia, tylko w przypadku brzmień. Słuchajcie, prosta rzecz. Wchodzimy sobie w menu, po prawej na górze trzy beleczki klikamy i mamy opcję Settings, kategorii Open Only, zmieniamy na Open and Select. Pod spodem mamy też funkcję Voice Number, tu jest numer brzmienia. Tutaj przydaje się to użytkownikom, którzy na przykład sobie samplują albo obrabiają MIDI w komputerze, etc. Ja tego nie używam, mam hide dla czytelności ekranu. I spójrzcie, co teraz się stanie. Mamy piano. Wchodzimy sobie w brzmienie. Organ, mamy pierwsze organy. Prawda? Mamy smyczki. I tak dalej. I kolejną kwestią jest to, taka ciekawa funkcja, o której też być może nie mieliście pojęcia, chociaż pewnie zauważyliście. Instrument, jak go włączycie, pamięta ostatnie wybrane brzmienia z danej kategorii. I to może Wam się przydać, bo na przykład ktoś chciałby wykonać utwór zamiast 4 OTS-ów, mieć na przykład z 5 kategorii 5 różnych brzmień ustawionych, więc tylko będzie zmieniał kategorię, brzmienie z efektami będą musiał automatycznie zmieniać i podkładać. Być może dla kogoś ta wiedza się przyda. Spójrzcie sobie, mam wybrany fortepian rock, zmieniam sobie na fortepian character grand, e-piano, suitcase ballad, zmieniam sobie na suitcase tremolo. I do tego chcę saksofon, na przykład funk. Prawda? Jestem piano, mam charakter. W e-piano mamy tremolo. I do tego saksofon. Nawet jak zmienię registrację, to pamięta, to zobaczcie, pamięta się charakter,
Tutaj pamięta się nasz saksofon. No, elektryczne pianino się zmieniło, bo w registracji miałem ustawione to elektryczne pianino, ale jeśli nie będziecie mieli go właśnie wybranego pod brzmieniem prawej ręki, to ono też Wam się zapisze. Tutaj taki mały protip. Kolejna kwestia jest taka, że brzmienia, które często Wam się podobają, jak i style, można w instrumentach SX700, SX900 i Genos przypisywać do kategorii z gwiazdeczką, do kategorii ulubionych. Spójrzcie sobie teraz na wyświetlacz Genosa, kliknąłem w kategorię gwiazdeczki. Co zrobić, żeby dodać brzmienia, na przykład ulubione brzmienie do tej kategorii? Bardzo prosto, wystarczy przytrzymać dane brzmienie przez chwileczkę. Pojawi się żółta taka belka, przy nim spójrzcie sobie, zrobimy to na dwóch brzmieniach i wchodzimy w kategorię gwiazdki i mamy Character Grand i Cinematic Grand w naszych ulubionych brzmieniach. To samo również dotyczy stylów instrumentu. Jeśli sobie jakikolwiek wczytamy i przytrzymamy, on automatycznie wskakuje w nasze ulubione brzmienia i style. Ja sobie to wycofam, bo akurat tej funkcji nie używam, ale naprawdę wielu użytkownikom może być przydatna, bo to, jak wykorzystacie instrument, zależy tylko od Was. Kolejna kwestia, którą chciałem z Wami poruszyć, to kwestia oznaczeń przy brzmieniach Super Articulation, Super Articulation 2 i innych, które możecie spotkać w instrumentach SX700, SX900, Genos i Genos 2. W tym celu klikamy sobie okienko Voice, czy też przycisk Voice na panelu. I spójrzcie sobie teraz na ekran instrumentu. Mamy brzmienie Right 1, to, które w tym przypadku miga na biało. Zasygnalizowałem Wam. I na górze macie opis Ambient Drums. I po prawej stronie macie takie dwie strzałeczki, góra i dół, czy tam przód i tył. Oznacza to, że instrument przy klikaniu, czy też naciskaniu tego samego klawisza z różną czułością, różną dynamiką, będzie nam podkładał, zamieniał różne waveformy, czyli w dużym skrócie pod jednym klawiszem mamy dużo, znaczy kilka próbek i sampli jednego danego brzmienia. Posłuchajcie sobie, jak to brzmi w przypadku zestawu Dirty Kid. Kolejne brzmienie to brzmienie Electric Bass Jazz. Jest to nowe brzmienie z Yamahy Genos 2. I tutaj wybrałem to brzmienie celowo, bo funkcji artykulacji jest bardzo, bardzo dużo. Producenci keyboardów starają się, żeby te wszystkie brzmienia, które tutaj samplują i nasza gra przede wszystkim brzmiała jak najbardziej naturalnie. I wiadomo, nigdy to nie będzie żywy instrument, nie kłócimy się z tym oczywiście. Natomiast naszą grą możemy spowodować to, że ta gitara, którą tutaj mamy, będzie reagowała prawie jak żywa. Z dużym naciskiem na słowo prawie. I spójrzcie sobie teraz na nazwy i ikonki, które macie nad nazwą brzmienia. Super Articulation 2 oznacza to, że mamy do wyboru również nasze trzy przyciski Articulation. I macie właśnie tutaj 1, 2, 3. Oznacza to pierwszy przycisk, drugi przycisk i trzeci. Znakiem tego, że grajcie, wciskajcie przyciski, pod tym są ukryte jakieś funkcje. Ikonka po lewej stronie, taka jakby fermatka bez kropki, to jest znaczek legato, że grając legato brzmienia, ono będzie też inaczej reagować, a pod spodem TR to jest jeszcze jak trylki, że można robić legato i trylki naraz, bo jak sobie zrobimy jakieś interwały, odległość, to instrument będzie nam robił trylki. Kolejna kwestia jest ostatnią ikonką i tutaj macie strzałkę w dół z dechą, jak mocno naciśniecie na klawisz, to jeszcze stanie się coś innego. I spójrzcie, jak wiele rzeczy trzeba pojąć w przypadku jednego brzmienia. Posłuchajcie, jakie funkcje ma taka gitara Electric Bass Jazz. Thank you.
prawda? Przyciski artykulacji naciskam delikatnie. Mocno. Electric Bass Jazz. Kolejne brzmienie, brzmienie Classic Nylon Open. To też jest nowe brzmienie z Genosa 2, ale są też inne brzmienia, które mają dokładnie takie same ikonki. Tu jest właśnie przycisk 1, 2 plus właśnie ta fermatka bez kropki, znaczek taki yamahowskiego legato. I posłuchajcie sobie tego brzmienia, jak to brzmienie się zachowuje w graniu staccato, legato. Połączymy. I teraz uwaga, nowość w Genosie 2, wracamy w dół. W poprzednich gitarach tego nie było. Tu mamy efekty. Stukanie o pudło. I te efekty można oczywiście przypisać na przykład pod przycisk nożny, czy też pedał nożny. Przechodzimy do kolejnych brzmień i kolejnych ikonek. 70s Suitcase Clean. To brzmienie z taką ikonką strzałek, góra, dół, prawo, lewo. Znakiem to jest ikonka joysticka. I teraz posłuchajcie, co się stanie. To jest dokładnie funkcja joystick do góry. Yamaha tak w instrukcji to opisuje, zresztą do instrukcji też Was odsyłam. To jest standardowe brzmienie. Kiedy sobie dam joystick do góry, posłuchajcie. Słychać system młoteczków, prawda? To jest ta technologia, którą się też szczycili w Genosie 1. Opuszczam. I płynnie nam się zmienia. I teraz, dzięki przyciskowi joystick hold, ja mogę sobie w pewnym momencie ten joystick zawiesić w danym położeniu. Chcę mocniej. Kolejne brzmienie nazywa się Section Horns Fall i teraz uwaga, macie przy nazwie, i to już było w Tyrosach, dopisek SW, jak switch, jak przycisk. I teraz na górze macie dodatkowo ikonki. Pierwsze to deska ze strzałką, znamy, uderz mocniej, haha, section się odezwie. A potem jest jedynka plus strzałka w dół, czyli trzymaj przycisk 1 i wciśnij klawisz. Posłuchajcie, jak brzmi barwa normalnie. Uderzam mocno, jest fall, trzymam jedynkę, artykulację i uderzam. Można? Dwa dźwięki? Proszę bardzo. Jest za mała, jest za mała. Lecimy dalej. Pedal Steel Guitar to piękne yamahowskie brzmienie. I tak jak w żywym pedal steel guitar, tylko najniższa struna podnosi się do góry. I tutaj właśnie jest funkcja PB, jak pitch bender. Użyj pitch bendera, a zobaczysz, co się stanie. No to słuchajcie, wciskacie sobie trójdźwięk, na przykład C-dur w trzecim przewrocie, czyli G, C, E. No ono tam sobie zaczyna falować, bo to jest, ma vibrato super articulation, więc też na aftertouch reaguje, ale jak zrobimy teraz pitch bend do góry, to posłuchajcie, co się stanie. Tylko najniższa struna pitch benduje się do góry, a pozostałe zostają. Tak jak w prawdziwym pedal steel gitar. Bardzo fajna gitarka do grania w country. Trzecia kategoria i kolejne brzmienie. Jazz Rotary JS, tak jak joystick znowu. I posłuchajcie, co się z naszymi organkami tutaj będzie działo. Wow.
Prawda, zapina się nam głośnik Leslie. I oczywiście mogę sobie to zablokować w położeniu górnym nasz joystick. Mogę zablokować go w połowie. Jest płynna tutaj regulacja. Kolejne brzmienie. Nylon Guitar SW. Czyli mamy znowu switch i guzik 1. Posłuchajmy sobie gitary nylon gitar. Przycisk 1. Dociskamy strunę do gryfu. Można? Można. I brzmienie ostatnie na dzisiaj. Ciekawe bardzo brzmienie. Gitara 12-strunowa. SW jak switch. I mamy teraz znowu ikonkę góra, dół. To chyba jedyna gitara, która ma taką ikonkę waveformu. Zmianę próbek. I przycisk 1. Posłuchajcie sobie jeden klawisz C. Naciskam w kółko. Prawda? Podmieniają się próbki. Nawet jak się staram tą samą dynamiką grać. One się po prostu zmieniają, prawda? Jak naciśniemy sobie przycisk 1 i zagramy. Puszczam, naciskam. Można. Tyle chciałem Wam pokazać jako dopowiedzenie do odcinka o Super Articulation. Yamaha Genos 2, ale także Tyrosy, Genosy, instrumenty SX i serię S mają brzmienia Super Articulation, więc ta wiedza przyda się wszystkim praktycznie posiadaczom wyżej wymienionych keyboardów Yamaha. Mam nadzieję, że wiedza, którą przekazałem Ci w tym odcinku, będzie dla Ciebie przydatna. Ja standardowo z tego miejsca proszę o łapkę w górę, żeby nasz film wybijał się lepiej w gąszczu internetu. O udostępnienie odcinka, gdzie się da. O subskrypcję kanału, jeśli nie subskrybowałeś, bo z tego co widziałem po procentach, to 55% oglądających nie subskrybuje kanału Akademii Keyboardu. No i komentarz, czy wiedziałeś o tych rzeczach, o których Ci tutaj w tym odcinku opowiadałem. A teraz na sam koniec mały przegląd nowości. Pierwsza nowość! Znaczy w sumie to nowości jest bardzo dużo. Generalnie pojawiła się cała oferta folii ochronnych na Genosa 2. Również edytowaliśmy produkty na Genosa 1. Dodaliśmy nowe zestawy folii Black Set, które składają się z czterech czarnych, matowych folii w kolorze obudowy instrumentu. Na stronie Akademii Keyboardu, na sklepie pojawiło się bardzo dużo nowych pokrowców przeciwkurzowych. Cała oferta również jest dostępna na Allegro, jeśli chodzi o folię. Jeśli chodzi o pokrowce, to więcej jest oczywiście na sklepie. No i z nowości, niebawem wjedzie w końcu upragniony kork PA5X, więc będę mógł go dosiąść na kanale, potestować, pograć. Może jakieś odcinki pokręcimy, mam nadzieję, że tej treści uda się troszeczkę zrobić. Pytanie wszystko, jak długo będę mógł mieć tego korga u siebie, ale to się okaże. Na pewno będzie porównanie 4 kontra 5, bo będę miał dwa korgi w pokoju. Wiem, że na to czekaliście. Jak to człowiek od Yamahy nie potrafi grać na korgu. Ciekawe, ile będzie takich komentarzy. Ach, no i jeszcze jedna ważna rzecz, o której bym zapomniał. Podgląd z ekranu, który dzisiaj widzieliście, uzyskałem w tak dobrej jakości, wykorzystując wyjście Genosa 2, ale także grabber obrazu, czyli taki zabieracz obrazu, który wysyła go do komputera, Camlink 4K, bo o to też się pojawiają pytania. Dotychczas Camlinka używałem do aparatu, który teraz mnie kręci, a grabber HDMI miałem taki tani za 120 zł bodajże gdzieś tam z Allegro czy z AliExpress. Postanowiłem, że będziemy nadawać przez drugiego Camlinka, więc pieniądze ze zbiórki, którą organizowałem na gimbala bodajże do ZV1, zabieram, kupujemy Camlinka, a zbióraczkę robimy na nowy
aparat, który będzie kręcił mnie jeszcze lepiej. Trzeba iść z duchem czasu. Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie kanału, za wszystkie wpłaty podczas transmisji. Oczywiście pytacie często, jak kanał można wesprzeć. Możecie zostać patronem Akademii Keyboardu, za co Wam serdecznie dziękuję, bo jest kilku wiernych cały czas. Możecie wpłacać na pod filmami, macie link do Tipli i macie link do PayPala, ale to róbcie sobie na transmisji na żywo, zawsze można wysłać fajną wiadomość, na którą zareaguję. Misiaczki, ja Wam z tego miejsca serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Do zobaczenia w następnym materiale. Żegnam się z Wami, Jerzy Struszycki. Cześć!